Kościół pod wezwaniem Bożego Ciała. A tu, proszę Państwa, to miejsce teraz to jest promenada. Ona ma około 4 km długości. Ale w tym miejscu stały mury obronne, zbudowane, które powstały w XIII wieku. I to fosa oblewała. Fosa jest zabytkiem i to jest najszersza fosa w Europie. Otacza właśnie miasto. A tutaj za miastem, jak Państwo widzicie, te bloki, to po prostu były wioseczki, które produkowały żywność dla miasta. Miasto się kończyło właśnie tutaj, w polu obronnym. I brama Świdnicka tutaj była. Będziemy przyjeżdżać koło się innych bramów, takich bramów przejść, które na miasto otoczone były bramy. Dziś miasto nie wiem, to cały czas jednak otwarte. Wszystko zaczęło już w XIX wieku. My dojeżdżamy, tu przed nami ten duży budynek pokazały. To jest obecne 2014 Narodowe Forum Muzyki, a ten malutki, prawdopodobnie tu jest kawiarnia na dole, zobaczymy. I pizzę dobrą można zjeść i na takim tarasie posiedzieć nad fosą. A wcześniej to był po prostu szalet miejski. Obecnie jest. Za chwilę skręcimy w prawo w ulicę Krupniczą. Ulicę wokół rynku, rynek mamy niedaleko. Ulice wokół rynku związane są z rzemiosłem. Jest Gielna, Szewska, Krawiecka, Rzeźnicza, Kiełbaśnicza ulica. Związane z rzemiosłem, to tam w tych warsztatach rzemieślniczych produkowano.
pijanie tam. Jedziemy, mówię, no tutaj wjazd do garażu, Narodowe Koło Muzyki, Muzeum Teatru w Kłębie. A to, proszę Państwa, przejeżdżamy przez dzielnicę cztery ksiądz, ulica Włodkowica, Świętego Antoniego, Świętego Mikołaja i Kazimierza Wielkiego. To jest taki teren od 1995 utworzono taką trasę dzielnicy czterech świątyń. Rok później powstała Rada Gminy, Rada Dzielnicy Czterech Świątyń, a od 2005 roku jest to wpisane już do rejestru zabytków i może w 2012 powstała taka postać, którą Państwo zobaczycie, taka figura dziewczyny w sukience, która przypomina kulę ziemską. Dzielnica Czterech Świątyń, bo to są cztery wyznania. Ewangelicko-Augsburskie, synagoga żydowska, kościół rzymskokatolicki i cerkiew prawosławna pod wezwaniem narodzenia Wielkiego Pawełka. Wszyscy żyją w pełnym zgodzie. Dzieci zapraszane są do siebie, jak na przykład do synagogi ślub, to hierarchowie kościołów pozostałych uczestniczyli w tym wydarzeniu właśnie w synagodze pod Białym Bociami. Tak się nazywa, ponieważ w miejscu, gdzie wybudowano synagogę, stała kiedyś restauracja, lokal gastronomiczny, który się nazywał pod Białym Bociami. I proszę Państwa, wjeżdżamy, gdzie kiedy korytarz rzeki Oławy, Oławy czarne, dalej Oława biała, mijamy dawną bibliotekę uniwersytecką, proszę Państwa, do XIX wieku w Wrocławiu w ogóle nie było kanalizacji. Wylewano ścieki po prostu na ulicę. Trzeba tylko było przykryć. Uwaga, wylewa. Wiesz o tym, czym przykryć. Jeśli Państwo pozwolicie. Fryderyk Chopin, jak był we Wrocławiu, on był 4 razy w Wrocławiu, to zawsze pisał do swojej rodziny, do siostry, do matki. Piękne miasto, ale bardzo śmierdzi w tym mieście, bardzo śmierdzi. No, proszę Państwa, jak będziecie mieli kiedyś okazję być na ulicy Menkiera, to proszę, po Kali Krakowej, niedaleko, zobaczycie tam taki domek pański, kamień szewnicki i zobaczycie, jak nisko jest to głowa. Taki był niski stan dokładnie. Katedry grekokatolickiej. Można sobie przejść ścieżką historyczną chodników, która jest murowana w chodniku, ale to jest osobno, bo wtedy będzie od pierwszej stacji, czyli od wieku 10 do 21. Jak się idzie od Ostrowa Gdańskiego, to niestety trwamy się w czasie 21 do 10. I sobie można tam. Skrzyżowanie ulicy Kazimierza Wielkiego i ulicy Świdnickiej. Tutaj widzimy, proszę Państwa, takiego krasnala na palcu. Mam nadzieję, że to na kciuku stoi ten krasnal tutaj. O, tak się błyszczy. I tutaj właściwie się zaczęła historia krasnali. Bo tak się mówi dzieciom, że to jest papa krasnal, że on pilnuje skarbu. A tak naprawdę tutaj odbywały się w latach 80. popielinki. Walczono z nienawidzonym ustrojem poprzez nie orężem, ale śmiechem, żartem. Ubierano krasnoludkowe czapeczki, rozdawano cukiereczki, kobietom podpaski rozdawano, no bo wiadomo, w tych czasach nie było niczego. I wszyscy się śmiali, wesoło cieszyli się. Na fasadzie powstawały patriotyczne napisy. Te napisy zoną w nocy zamalowywało szarą farbą, a na tych pasach szarej farby
pojawiały się krasnoludki. Na drzwiach Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Matematycznym jeszcze z tamtego czasu jest jeden krasnolud, taki namalowany, jaki był malowany na murach. Także tutaj właśnie przy tej Świdnickiej, w tym miejscu odbywały się te happeningi. Przywódcą tego ruchu Pomarańczowa Alternatywa był Waldemar Frydrych. O, o sobie mówił major Waldemar Frydrych. Na pewno Państwo słyszeliście o ruchu Pomarańczowa Alternatywa. No to właśnie, tu i ten krasna pierwszy. Potem zaczęto myśleć, że jaki symbol Wrocławia. Nosem na pociągi, Warszawa ma rękę, krasno na słowa, ten roku. Ale Waldemar Frydrych powiedział, że to jest plagiat, wytoczył sprawę, na co przegrało. Musiało zapłacić za to Wielką
przychodnie do przyjścia. Głębi tam urząd marszałkowski, da będziemy przyjść tam. A tutaj, proszę Państwa, cały czas, gdzie ta L2, to cały czas po tej ulica, to wale też jest tutaj niedaleko. I tu właśnie tam ta promenada biegnie, czyli dawne góry ogromne. Tam koło tego placu Berlińskiego, tam była brama Oławska, którą można było odwiedzać, jeszcze była Brzeńska, Mikołajska. Tam po tych wszystkich bramie się nie będziemy przyjrzeć, ale proszę właśnie zapamiętać, że tam były góry ogromne, brama, a nie wiem, jeszcze walczył z zjednoczeniem Śląska, też postawił góry ogromne właśnie tam, jak to taki hierarcha z synagogi pod Białymborczanem mówi, zachciało się Fryderykowi tu na Włodkowica wybudować mur ogromny. Tak. Także ta trzecia dzielnica, cztery środy jest po przejściach, bo wieża prochowa wybuchła, to pozrywała dachy, nawet w kościele tym ewangelicko-augustowski, także ale jest, ustała się i można ją odwiedzać. Trzeba się oczywiście przejściu tego Hieronima Bonaparte, Ostrów, wyspa przestała być wyspą, dlatego, że zasypano jedną odnogę Odry, która otaczała to przez ogród, tam będzie wjechali koło ogrodu botanicznego. Tam w ogrodzie botanicznym, jak się patrzy na mapie, jest taki robaczek niebieski. Ten robaczek niebieski to jest taki stawek w ogrodzie botanicznym, który przypomina, że Odra otaczała całą wyspę katedralną i w okolicy mostów młyńskich łączyła się z głównym korytem rzeki. No i na tej wyspie mieszkali i biskup Tomasz i książę Henryk Pobożny na takim małym skrawku ziemi. Mówi się tutaj ważni panowie, no i legendy powstały konflikty o to, że thank you.
trwał jeszcze. I obecnie tu teraz 7,5 hektara takiego, takiej wiejskiej, takiego, za, bardzo cichutko tam jest, nawet teraz nie, ulicy tak nie dochodzi. Przepięknie można sobie spacerować, odpoczywać w pięknych okolicznościach przyrody. Jest na wiatr, jest na prawach dla dzieci. Można sobie jesienią, jesienią jest święto myjki. Można sobie Światowej była najmniej zniszczona, dlatego nie wiem, czy Państwo wiecie, że Wrocław, czyli Breslau jeszcze wtedy, bo dopiero od 1945 jest ponownie Wrocławiem, bo od XIV wieku, 1335 roku po śmierci ostatniego Piasta, przechodzi pod panowanie czeskie, potem przechodzi pod panowanie austriackie, pruskie, niemieckie. I tak ponad 600 lat Wrocław był poza granicami Polski. Dopiero w 1945 roku wrócił ponownie do Polski, po ponad 600 latach. Tak. I wtedy, proszę Państwa, u schyłku, wojna trwała od 1945. Wrocław, Breslau był miastem nietknięte. Przepięknie się rozwijał. Było tu ciszno, spokojnie. Błędni Niemcy przyjeżdżali tutaj tak na wschód Niemiec, do tego spokojnego miasta. Ale było spokojnego. Zgodnie z tymi planami, także Dziękuję.
będzie przed mostem taki obelisk poświęcony ludziom pracującym przy budowie lotniska tu właśnie w Krynicy. Proszę zobaczyć. Ulica Prac Grunwaldzki. Tutaj ulica. Nie ma starej secesyjnej zabudowy, bo wszystko zostało zrównane w 1945 roku z ziemi. Proszę zobaczyć. Wybudowano akademiki, wybudowano obronne, bo dawniej tarcza obronna, na to mówiło się szczyty. Stąd Szczytniki, nazwa dzisiejszego osiedla, Park Szczytnicki, no i most przy Szczytnicy. Euro 2012, bo ten jest w zachodniej części miasta. Tam dalej za Legnicką, za Lotniczą, jak się wyjeżdża w kierunku Zielonej Góry, Legnicy, tam jest właśnie ten nowy stadion Śląska. Teraz się nazywa Tarczyński Arena Królewiecka. Taki jak tramwaj jedzie, bo teraz chyba Tarczyński pieniądze daje na ten stadion. A my dojeżdżamy do Stadionu Olimpijskiego, ale na nim się żadna olimpiada nie odbyła. Ale on dostał nagrodę w 1932 roku na olimpiadzie w Los Angeles. Dostał nagrodę. Zdobył srebrny medal za projekt. Jego projektantem był Richard Konwiarz, albo Konwiarz, bo tak mówimy Konwiarz, ale to się pisze Konwiarz. To tak nie wiem, czy po niemiecku też tak się czyta, ale taki pan. Richard Konwiarz. No to jest nagrodę właśnie w Los Angeles, srebrny medal za projekt. Koło niego przyjeżdżali. On oczywiście został, bo w Euro 2012 nikt nie myślał o remoncie tego stadionu. Yes. Dopiero jak Wrocławie ostatnio zorganizowane były igrzyska World Games, te wszystkie dyscypliny nieolimpijskie, czyli tańce, strzelectwo, kule. Właśnie na świecie historycznym te wszystkie dyscypliny są zaznaczone. To wtedy ten stadion doczekał się remontu. Zrobi się, że to było zwiększenie tych World Games, to było właśnie lecz żużla stadionu. Marta Wrocław dobrze się spisywała. Jedziemy przez Park Szczytnicki. Park Szczytnicki kiedyś miał swojego właściciela. Był nim Friedrich Ludwig Hohenlohe von Winkelwinkel, tak się nazywał. Miał tutaj swoją rezydencję, wybudował park, wprowadził różne rzadkie gatunki drzew w całej Europie, w Gminie, tylko w Polsce. Ale później skomisowano te majątki i park jest teraz. Park Szczytnicki do miasta należy 115 hektarów, czyli jest dosyć spory, ale jest dosyć przyjemny. Także tutaj znajdziecie nasze miasta zażywione, zielonko piękne. Można sobie tutaj przyjechać na odpoczynek. Stadion jest dostępny. Tam to jest tam Akademia Wychowania Fizycznego, tam jest swoje sale. Ale World Games 2017 roku, to wtedy będzie nauczyć. Widzę, że
strasznie szarpie na pierwszym styku rozruchu i na trzecim promowaniu. Nie mogę przyzwyczaić. Zadzwonił do Katowic i pan Jerzy Haras, dyrektor, kierownik orkiestry filharmonicznej, rozmawiał bardzo długo, to znaczy nasz dyrektor rozmawiał z panem, przekonywał go, żeby po prostu przyjechał tutaj. A pomóc do dzwonienia do polskiego radia. Zgodził się przyjechać do Wrocławia ze swoją żoną, Krystyną i przywieźli prezent. Właśnie tę piosenkę, pną po szynach niebieskie tramwaje. Czyli w tej piosence zawarte są słowa, które mnie zachęcał do przyjazdu do Wrocławia. Mocno śpiewający brak słownika, bo kluczący z tramwaja, bo ludzi w poruciach śpieszących do pracy. Ja oczywiście nie będę Państwu śpiewać tej piosenki, bo ja mam raczej głos taki bardziej baletowy, powiedziałabym, ale na pewno tę piosenkę znacie. Śpiewała ją Maria Potecka. Maria Potecka pochodziła z Bielska, studiowała na farmacji, ale Jerzy Haras, jak usłyszał jej głos, ale jeszcze w latach 60. tutaj całe grupy w czasie wakacji dzieci, młodzieży przyjeżdżały na basen, bo tutaj był wspaniały basen, był z trampoliną, chyba pięcio, nie wiem jaka musi być głęboka basenu, żeby można było wysokie trampoliny skakać, ale podejrzewam, że jakieś 5-7 metrów, były 3 metrowe, były ramionowe, były właśnie dla dzieci, naprawdę to wszystko niestety dzisiaj tego nie ma. Raczej właśnie województwie dolnośląskie, w mniejszej miejscowości. W Wrocławiu jest takie stowarzyszenie, jest takie stowarzyszenie, czyli jest okienka się wreszcie. Tam te osoby się spotykają, teraz mają pochodzą. Ale to jest praca, tu upływa czas, ludzie odchodzą na chyba wybrane miejsce. Jest ich coraz mniej.
Żyli wtedy wojska cesarstwa i 100 lat później, czyli w 1913, postanowiono uczcić to ważne wydarzenie i do tego zatrudniono architekta Maxa Berga, który zaprojektował właśnie halę stulecia. Ona powstała bez jednego podparcia, bez jednego filara, dlatego że wtedy wynaleziono ten beton. Oczywiście hala powstała, taka kopuła, taka porównywalna z Bazyliką Świętego Piotra w Rzymie. I trzeba było odkręcić rusztowania, wszyscy się bali, że to się zawali. Nagle prosił to Sławeckiego, żeby tam po prostu odkręcili rusztowania, hala nie zawaliła. Stoi dzisiaj, w 2013, odchodziła właśnie swoje stulecie.
i do Afrykarium to jest jeden bilet. Tam nie potrzeba specjalnego do Afrykarium. Trzeba po prostu przejść tym górnym... Tutaj proszę przejść w prawo, w lewo raczej. Proszę po prostu. Nie. Do zawsze. Teraz widać halę stulecia w całej okazałości i na pewno Państwo dostrzegliście iglicę. Iglicę widzieliście Państwo, ale iglica to już jest Stanisław Hempel, to już jest Wrocław, nie Breslau i rok 1948. Bo w 1948, czyli 3 lata po zakończeniu wojny, urządzono tutaj też wystawę ziem odzyskanych. Wcześniej również kongres intelektualistów w Lipcu i był na nim Pablo Picasso, był Michał Szołochow, była córka Marii i Piotra Curie, żony od Curie, to właśnie osobistości. To ta iglica jako wyróżnik tej wystawy w 1940 roku powstała. Пришли курс. Куда мы приехали? А мы приехали, тут жили трамвайчики.